My nie dzielimy przeciwników na gorszych, na słabszych. Po prostu przyjeżdża rywal tutaj do Łęcznej i my musimy tego rywala pokonać. To, co było, minęło, to już oddzielamy grubą kreską i no, skupiamy się tylko i wyłącznie na meczu ze Stomilem, na tym, żeby tutaj zgarnąć 3 punkty. Wiemy, jak to jest teraz dla nas ważne w kontekście baraży, układu tabeli i damy z siebie wszystko, żeby ten mecz wygrać. Co trzeba poprawić przed meczem ze Stomilem, żeby zgarnąć 3 punkty? Ciężkie pytanie, co trzeba poprawić, bo te mecze nie wyglądały jakoś źle. Wiadomo, że wyniki mówią zupełnie co innego, ale myślę, że też z naszej gry można wyciągnąć więcej pozytywów, ale brakuje jakiegoś detalu, nad którym pracujemy. Teraz mamy tydzień, żeby się przygotować. I myślę, że każdy jest zmobilizowany i nastawiony na to, żeby tutaj po prostu zgarnąć pełną pulę. A jeszcze chciałem zapytać o to, jakim rywalem jest Stomil, bo gdzieś tak mi się wydaje, że taki delikatny rywal, po którym ciężko powiedzieć, co można się spodziewać. No tak, to jest taka drużyna, że tak powiem, ma dobre mecze, ma też gorsze mecze, ale myślę, że przede wszystkim my musimy patrzeć na siebie, bo my nie dzielimy przeciwników na gorszych, na słabszych. Po prostu przyjeżdża rywal tutaj do Łęcznej i my musimy tego rywala pokonać.